Stop. Tak, chęci widziałem, Janka, zobaczcie, gdzie Luzka sprawa. Zostały nam jeszcze ostatnie 10-15, znaczy trochę, ponieważ Łuka się rozpłynęła w mgnieniu oka. Ja pół porcji proszę. Pół porcji, może jeszcze w teremiksie tam zostało, tak na te, na jedną porcję, na żeby palca oblizać. Ja z mojej strony bardzo dziękuję, mam nadzieję, że jakoś to wszystko wyszło. Warunki są jakie są, ale nie będę najgorsza, chociaż nie padało, także poszło. No jednak to jest kuchnia, to kuchnia. Myślałem, że będzie jak kuchnia, a jednak na pokazie jest inaczej, także człowiek się uczy całe życie. Także za rok na pewno przygotuję się jeszcze lepiej, żeby to było jeszcze bardziej sprawnie poszło. Także dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że jakieś pomysły coś tam przybliżyłem, coś powiedziałem, że ten nasz Jan Sobieski przywiózł ziemniaki do Polski. A skąd? Jak to skąd? Z Bity pod Wiedniem. O, z Peru! A wcześniej? A wcześniej były w Ameryce Południowej. Okej, okay, zgadza się. Ale kurde, wziął, dobrze się wyuczyłem. No jasne. Dobrze, taki egzamin szybki? No. Się wyuczyłem na szczęście. No. Tak. I zobaczcie. I gdzie ludzka sopa stanie, pokarm dostanie, zaraz ziemniaczki będziemy jeść. Także widzicie, obiecałem, że coś nagram. Oka Hejsi widziałem, spiałem i nagrywamy. Proszę. Ja to nie mam telefonu. Nie dlatego, że to jest takie pyszne. Czy to prawdziwy Indianin? To można brać? To tak, jeść na zdrowie. No już nie zostało. Serdecznie za pięknie przeprowadzony pokaz. Zapraszam dyrektora łódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego w Siedzibie w Bratysławicach, oddział w Kościele.